Uczniowski Klub Sportowy Junior ma 20 lat. Z okazji jubileuszu odbył się turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2001. W zawodach wziął udział 10 drużyn. No, obsada jest tu raczej ogólnopolska. Staraliśmy się zebrać jak najwięcej drużyn, no, klubów, które są zaprzyjaźnione. Jednocześnie jest to turniej na 20-lecie istnienia naszego klubu. To fragmenty spotkania o piąte miejsce. GKS Jednisk wygrał w nim z Granatem Skarżysko-Kamienna 3-0. Gospodarze zawodów, chłopcy z juniora Radą, walczyli o trzecie miejsce z Polonią Iłża. Radomianie rozegrali znakomity mecz i wyraźnie zwyciężyli. Junior wbił rywalom 6 goli, a stracił tylko jednego. Do finału awansowały dwa zespoły z województwa świętokrzyskiego, czyli Juventa Starachowice i Orlęta Kielce. Mecz o pierwsze miejsce mógł się podobać. Chłopcy toczyli zaciętną walkę o główne trofeum. Skuteczniejsi okazali się młodzi piłkarze ze Starachowic, którzy zwyciężyli 2-0. Zawody były okazją do przypomnienia dorobku UKS Junior. Wychowaliśmy paru reprezentantów też nawet i kraju, niektórzy za granicą nawet grają, także muszę powiedzieć, do dzisiaj jest około 140-150 dzieci u nas uczestniczy. Podczas ceremonii wręczenia nagród zasłużone dla piłki nożnej osoby otrzymały odznaki Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Potem turniejowe trofea trafiły do rąk młodych piłkarzy. Na zakończenie prezes juniora przyjął gratulacje z okazji jubileuszu klubu. I jeżeli chodzi o wkład tego klubu w rozwój naszej piłki, to uważam, że on jest bardzo wysoki i bardzo duży. Ja próbuję tutaj powiedzieć choćby to, że w tym klubie zaczynał mój syn Kacper. To z tego klubu wyjechał pierwszy raz na obóz sportowy do Puław. Jeździłem co drugi dzień i obserwowałem jego zachowanie i rozwój. Dzisiaj mogę powiedzieć, że Paweł Podymia, który był jego pierwszym trenerem, w jakiś sposób go kształtował, więc musimy powiedzieć, że te małe kluby mają bardzo duży wkład w rozwój tego naszego piłkarstwa radomskiego, mazowieckiego. Kluby czy w Radomiu, czy w Płocku, czy w Warszawie tego typu, to są fundamenty naszego piłkarstwa. Te kluby dają młodych zawodników do reprezentacji Mazowsza, a później dalej do klubów naszych. Pierwszymi trenerami piłki nożnej w juniorze Radom byli Andrzej Ośka i Ryszard Jagusiński.